Cześć, z tej strony Wizowa Serioko, a dzisiaj mamy kolejny odcinek przygód z The Thailand. Ten filmik miał być nagrany w poniedziałek, lecz na moim fanpage'u już została ogłoszona informacja co do niego. I mamy misję pod tytułem Poszukiwacz Złota. Mamy przeszukać domek hotelowy numer 14. No, 200 metrów, tylko czemu mi się tu pokazuje, że mam dwie lokacje. Dobra, wchodzimy do naszego łazarza. Przejeżdżamy główną bramę. Wróć, mamy się cofnąć. Będziemy musieli chyba te 200 metrów z buta przejść. I tak zrobimy. Dobra, gdzie mamy przejść? Tędy. No to tyramy z buta. Kurwa, ale to będzie ułożenia. O, już tutaj słyszę zombiaka. Chyba za nami jest. Tak, dobra, nie wstawaj. Kurwa, wstał. Ale on jest brzydki. Dobra, nogi, ręce i głowę ma podcinaną. Są jakieś dwa domki z tego co widzę. O dziwo, nie ma zombie. Dobra, tutaj też czysto widzę. Mamy jeszcze 91 metrów. O, jest zombie, dobra. Zajebiemy ich. Dobra, jeden leży. Kurwa, tam ich jest więcej. Dobra, wyjebane w nich mam. Aczkolwiek mógłbym użyć furii. Ale no, szkoda. Odcinek będzie krótki, bo misja jest krótka, więc potrwa chwilę. To mnie czymś rzucał? Na glebę, na glebę! Psie! A, tak, na marginesie mówiąc, w nocy pobrałem sobie Fortnite'a, zainstalowałem, bo wiele ludzi pytało się, co z Fortnite'em, więc już mam go na kompie, jakbyście chcieli. Streamy i pewnie odcinki jakieś z tego nagram w przyszłości, więc nie musicie już pytać. Dobra, dotarliśmy do celu. Teraz mam jakieś 600 coś metrów do przejścia. O kurwa, ile kasy. Tu ktoś jest. Aha, podniosłem jednego dolca. No, zajebiście. Napijemy się energetyka. Tam ludzie jedzą. Dobra, chuja w tym domku było. Kurwa, co za misja. Ja pierdziu. Aha, dobra, już ją wykonaliśmy. No to kurde. Dobra misja, wam powiem. Nie wiem, gdzie tu iść, żeby zapisać. O, latarkę wyłączę. Nie wiem, gdzie tu się skitrać. Bo mi wyjebie takiego checkpointa, że zaś będę musiał spierdalać przed zombiakami. Albo się z nimi napierdalać. O, konserwę sobie pierdolimy. Dobra, mamy alkohol. Dobra, zamkniemy to tutaj. I tak, dla wyjaśnienia, proszę was tylko o 5000 łącznych wyświetleń.
Tylko po to, żebym mógł zacząć już streamować na Twitchu i na Twitchu nie będę robił takich typowych let's play, gameplay, ani serii. Tam będą po prostu sezony. Już wczoraj gadałem z tym, z kumplem i sobie tak razem postanowiliśmy zacząć streamować na Twitchu i będą tam streamy z naszych przygód w grach, więc jeżeli moglibyście, to proszę, 5000 wyświetleń ogólnych filmów. Mam na razie prawie 4400, więc do końca roku mam nadzieję, że ten cel osiągnę. Tak, ten cel pewnie osiągnę, z waszą pomocą oczywiście. Zapraszam również na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tym, co robię, jeżeli chcecie mieć odcinki plenerowe z gier. Nie tak, że siedzę przed kompem i nagrywam wam let's play'a, tak? Ale ogólnie coś innego, po prostu coś nowego, czego ja w sumie jeszcze sam nie widziałem na polskim YouTubie, no i w sumie chyba zagranicznym też. Również zapraszam was na moje dwa portale społecznościowe. Jest to Facebook o nazwie Ryoko Life. Możecie sobie wpisać tam, jeżeli chcecie. Tak samo jest na Twitterze, więc serdecznie zapraszam i proszę o łapkę w górę. Ale przede wszystkim wyświetlenia. Wyświetlenia to jest coś, co zbieram w tym roku. To jest mój cel, który chcę osiągnąć. I powiem wam, że jestem zadowolony, że moim celem na tamten rok było 50 subskrypcji, a weszło prawie 1200, więc jeżeli z subskrypcjami daliście radę, to mam nadzieję, że z wyświetleniami będzie podobnie, więc z mojej strony to na dzisiaj tyle. Przeszliśmy odcinek, znaczy przeszliśmy misję w tym odcinku, tak? To chciałem powiedzieć i do zobaczenia. I jeszcze raz przepraszam za to, że ten odcinek nie pojawił się w ten poniedziałek, tylko już mamy środę, tak? Więc miłego poniedziałku wam życzę. Znaczy poniedziałku, kurde, co jest ze mną? Co jest ze mną, ludzie? Miłej środy! I trzymajcie się serdecznie. Cześć!